Ty tak masz zamiar kurzyć tą fajką? Tak. W trakcie rozmowy? No. No to wiesz, twoje szczęście, że to jest internet, a nie telewizja, bo w telewizji strażak by cię zaraz dopadł i... To zależy, w której telewizji. W każdej telewizji nie wolno palić. W publicznej też. Nie wiem, nie byłem w publicznej bardzo dawno już. Ile lat? Tam zdaje się niczego nie wolno teraz. Tam trzeba wykonywać polecenia. Tak, wolno się uśmiechać. No ale zależy, żeby się głupio nie uśmiechać w niewłaściwych To momentach. też prawda. No, to jest niebezpieczne. Dzisiaj inaugurujemy tomato. Ja się ubrałem nawet tak Pod kolor, kolorystycznie. no ja wbrew. To powiedz, co to jest tomato, bo ty wymyśliłeś tytuł. Tomato to jest Tomek, to Marcin i Tomek. O, tomato. A przy okazji to jest pomidor. Czyli nie wiem, czy tym pomidorem rzucamy w kogoś, czy tym pomidorem w nas będą celować, zobaczymy. Jest taki portal zgniłe Rotten pomidory. Tomatoes, To tak. nawet zgniłe pomidory, tak. I tam się ocenia świeżość pomidora. Jak jest świeży, to można jeść. Jak jest zgniły, no to raczej Tak, to należy unikać, unikać, tak. tak. No, tam niestety są bardzo surowi krytycy i właściwie większość ma duży stopień toksyczności tych recenzji na Rotten Tomatoes. Więc nasze tomato będzie Tomatoes? Tomatoes? Jak to się... tomato. Ale Tomatoes. jestem przekonany, że w zależności od stanu w Stanach Zjednoczonych i od tego, czy jesteś z Nowej Zelandii, Irlandii, Wielkiej Anglii, Szkocji czy Walii, to się inaczej czyta Tak, to prawda. troszkę. Więc spokojnie z tymi, wiesz, takimi, że tylko tak trzeba czytać, bo jak inaczej to się błąd robi, to straszne, to trzeba poprawić natychmiast. Ja trochę jeżdżąc po świecie już się zorientowałem, że spokojnie, spokojnie, na różne sposoby po angielsku ludzie mówią na całym świecie i nie ma co się tak strasznie tym No, podniecać. na różne sposoby ludzie mówią w Polsce, po polsku, więc też tym przestałem się podniecać, aż do niedawna krew się we mnie burzyła. Więc dobrze, wróćmy do filmów. Właśnie zacznijmy mówić o filmach. Tak. Mój pomysł był taki, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o filmach świątecznych, bo się wysypało mnóstwo tych filmów i zacząłem je oglądać no i doszedłem do wniosku szybko, a właściwie przypomniałem sobie, że filmy świąteczne są z reguły w złym guście. Znaczy to przede wszystkim jakby mi się z gruntu wydało złym pomysłem na rozmowę, bo cóż tutaj można powiedzieć? Wszystko jest robione spod sztancy i wszystko jest kiczem. To jest, czasami ten kicz jest ładniejszy, czasami jest taki bardziej kiczowaty, czasami jest ujmujący i ma pewien wdzięk, czasami tego wdzięku mu brakuje, ale to wszystko jest taki efekt takiej złudnej tęsknoty za pięknem ludzi, którzy właśnie te takie meandry się zapuszczają, świecidełek. O. No dobrze, ale czy zadajesz sobie pytanie, dlaczego akurat w święta tak gustujemy w kiczu? No to jest, no w ogóle po co są święta? No po co są No po co święta? są Żeby święta? zapomnieć o zimie w No Polsce, ale nie, nie czekaj, bo w tylko, Australii jest ale to jest ciepło. moment przesilenia. To jest tak, że w roku mamy te dwa takie momenty przesilenia. Najkrótsza noc, najdłuższy dzień i odwrotnie. I jak świat światem i cywilizacja i człowiek po ziemi chodzi, te dwa momenty były bardzo istotne w każdej kulturze i każdej religii. Dla nas tutaj szczególnie te święta zimowe są ważne. Poczekaj, poczekaj. Jakie święta zimowe? To są święta Bożego Narodzenia. Teraz tak. To są religijne 2000 święta. temu to, 2000 lat temu to było święto bogini Wadżet w Egipcie. No dobrze, a wiesz, jakie było na przykład na wyspie Wolin, gdzie światowic królował? Nie wiem, ale na pewno jakieś Na było. pewno też jakieś było. Dobrze, ale czy ty zamierzasz w ogóle tak całkowicie Deprecjonować święte? tak, nie tylko deprecjonować, ale w ogóle lekceważyć fakt, że to są święta kościelne? No, znaczy, no, to, że to są święta kościelne, to tak, ale to tak w tym sensie, że to zupełnie nie ma dla mnie No znaczenia, ale nigdy nie miało. pasterka, wiesz, dzielenie się opłatkiem, kolędy, Znaczy, ja nigdy nie wigilia. dzieliłem się opłatkiem, dopóki ciebie nie poznałem, bo nagle się przekonałem, że wtedy, że jeszcze, że są ludzie, którzy się dzielą opłatkiem. U nas w domu nigdy w życiu opłatka nie było. I święta to był zawsze taki
bardzo przyjemny, fajny moment w roku, na który się czekało. Dla mnie jako bardzo młodego człowieka wyjątkowo atrakcyjny z racji na to, że no, szkoła się kończyła, zbliżało się półrocze, za chwilę były ferie, były prezenty, była choinka w domu, nowy rok, to był wszystko karp było... na Wigilię? Nigdy. Ja nie? W ogóle też karpia nigdy nie jadłem, chyba dopóki ciebie nie poznałem. W życiu ja karpia też nie jadłem. Nawet twoja mama serwowała karpia. Ależ skąd, nigdy nie robiła, nie potrafiła robić karpia, a w ogóle u nas się ryb słodkowodnych nie jadło. No to ja w takim razie gdzieś tam karpia jadłem, ale może ze 2 czy 3 razy w życiu tylko. Może karp faszerowany, może. Nie smakowało mi. Mogło być, tak. Wiesz, ten mi nie smakował. Znaczy, ja jestem gdzieś bardzo wdzięczny mojej mamie przede wszystkim, że w takim wychowała mnie w takim domu świeckim nie, mocno. U nas karp. No właśnie był. Ale w dzieciństwie i to w wyniku mojej interwencji przestał być. Ponieważ on był raz w wannie. I ja dostałem histerii, jak trzeba było zabić tego karpia. I pamiętam, że mama odmówiła, że nie zabije. Ojciec odmówił, powiedział, że nie zabije. Chodziliśmy po sąsiadach, kto zabije karpia. Ja histeryzowałem, płakałem, że to jest karp. On miał Jasia na imię, czy jakoś inaczej. W każdym razie miał imię. I że w życiu to jest moje zwierzątko i że ja będę się przyjaźnił z karpiem. Wreszcie ten karp w jakiś cudowny sposób został zabity, pokrojony i usmażony. Zabity w cudowny sposób. Tak, no bo nie wiadomo w jaki, wiesz. Nikt potem... Że umarł ze strachu. No nie wiem. W każdym razie to była taka trauma dla mnie, że od tego momentu postanowiliśmy, że nigdy więcej karpia w naszym domu. No u nas nigdy nie było karpia w wannie absolutnie i no, w ogóle sobie nie wyobrażam kupowania żywego stworzenia celem konsumpcji. No ja też. No. Więc tu się zgadzamy. No ale wiesz co? Muszę ci powiedzieć, że a propos Wigilii i tego karpia, nie karpia, bo ty mówisz, że u ciebie ryb nie było. Ja były ryby, ale nie karp. Ryba po grecku była. Aha, ale jednak ryby, czyli tradycji stało się zadość. Tak, była. Bo, no ryba po grecku była, ale ryba po grecku była na takie różne okazje większe. To muszę ci powiedzieć, że jak pracowałem w polityce jeszcze, ale to było za czasów słusznie minionego komunizmu. Otóż przyszedł do nas na Wigilię, była taka Wigilia redakcyjna i wszyscy tam przynosili z domu różne rzeczy, wiesz, właśnie śledzika, sałatkę, no takie różne. No i przed świętami się spotykaliśmy i przyszedł Mieczysław Rakowski, który już nie był wtedy redaktorem naczelnym, ale przypominam, że on przez wiele lat on stworzył w ogóle politykę i przez wiele lat był redaktorem naczelnym i był twórcą, współtwórcą tej niezwykłej pozycji polityki, jaką to pismo miało. I wtedy się okazało, że on przyszedł na Wigilię z kiełbasą. Aha. I położył już takie pęta kiełbasy. To były czasy, dosyć było kiepsko z mięsem, no ale położył te pęta kiełbasy i powiedział, no częstujcie się koledzy, częstujcie. I wszyscy tak siedzieli, tak, że nie, ja dziękuję, ja to śledzika. I on tak po kolei przez cały zespół przechodził, może kolega zje kiełbaski. I każdy dziękował i wreszcie doszło do redaktora naczelnego, którym był Jan Bijak i widać było taką desperację w jego oczach i wreszcie powiedział, to ja kawałeczek zjem. No i to właśnie mi się skojarzyło z taką Wigilią w postaci prowokacji. No. Że jednak wiesz to, co ty mówisz, typu, że nie uznaje świąt. Ja uznaję święta. Tylko, że to są święta zimowe. No, znaczy to są... To była prowokacja dla nas. No dobrze, ale u nas w domu nigdy w życiu nie było żadnego postu. No, pamiętam taką Wigilię, kiedy to byłem w podstawówce, mama pracowała na 2 etatach wtedy bodajże, jeszcze miała jakiś bilans w pracy i nie zdążyła zrobić zakupów jakichś większych. Jedyne, co dostała, to były żeberka i myśmy mieli na Wigilię żeberka z... I to jeszcze nawet chyba z chlebem świeżym. I ja pamiętam, że to była jedna z najfajniejszych Wigilii w moim życiu. No dobrze, wybrałem sobie świetnego rozmówcę do rozmawiania o filmach świątecznych, ale... Lubię filmy świąteczne. Lubisz. No. I nie przeszkadza ci to, że one są całkowicie związane z tradycją, której ty nie uznajesz? Nie, no ja lubię kicz ogólnie, w związku z czym z racji na to, że one są bardzo często kiczowate, to tak z przyjemnością się je ogląda. Chociaż niewiele jest wybitnych filmów. Nie, no właśnie zaczęliśmy od tego, że są raczej niewybitne, a co roku nam się wkłada do głowy
głowy, że najlepszym filmem na święta jest Kevin sam w domu. No wszyscy chcą tego filmu oglądać. No podobno. I w tym roku wyprodukowano taki film Wieczny Singiel, tak, który, wyobraź sobie, był nagrywany w domu sąsiadującym z domem, w którym był nagrywany Kevin sam w domu. No Wieczny Singiel raczej nie wyprze Kevina z telewizji. Dlatego, że bohaterami są geje. Nie, no to nie tylko dlatego. Dlatego, że nie jest to wybitny film. No. Bo Kevin sam w domu, to... On był doskonały w tym, czym był. No to prawda, no, tak. On był taką dobrze skonstruowaną zabawką. Tak, doskonały był. No tutaj wszystko zakliknęło. Każda rola po kolei w tym filmie była trafiona w punkt. No jest to po prostu zabawka, ale błyszcząca i absolutnie nie starzejąca się. Ten film w ogóle nie przemija. No poza tym był przeciwko całej właśnie tej takiej świątecznej słodyczy, no bo tym razem nie tak było, że dzieci wracają do domu, dom świeci się światełkami z daleka. Świecił się. Ale tak, ale w środku mamusia czeka i tatuś. I ciastem pachnie i wszyscy się spotykają po długim niewidzeniu i teraz będą sobie opowiadali, co u kogo się dzieje, a potem pójdą razem na pasterkę. A tu nie poszli, tylko go zostawili w domu, bo go zapomnieli zabrać ze sobą wszyscy do Paryża. Wiemy jaka jest fabuła tego filmu. Tak. Myślę, że każdy, czy chciał, czy nie chciał, to ten film zobaczył przynajmniej raz w życiu. No dobrze, ale Wieczny Singiel, który był w sąsiednim domu nagrywany, naprawdę w sąsiednim domu, to było w Kanadzie. Mhm. Otóż, tam jest taniej produkować filmy, to fakt. I tam jest tak, że przyjeżdża syn oczywiście do rodziców. Michael Urie. Jeżeli dobrze czytam to nazwisko, pisze się Urie, więc tak wywnioskowałem, że Urie się czyta tak trochę po rosyjsku. No tak, może tak być. Michael Urie, którego niektórzy z was mogą pamiętać z jednego filmu, który był wielkim przebojem, właściwie serialu, Ugly Betty, oryginalna Ugly Betty, nie polska podruba, tylko... Czyli Brzydula. Brzydula. Świetne, naprawdę to był rewelacyjny z Vanessa Williams, rewelacyjny serial, ja pamiętam, że pękałem ze śmiechu, kiedy to oglądałem. A niektórzy mogą też kojarzyć go z takiego filmu WTC View, bodajże to się nazywało, czyli Widok na WTC, o chłopaku, który szuka współlokatora, bo jego współlokator zginął podczas zawalenia się wież. I World Trade Center, tak. I on jakby próbuje sobie z tym poradzić. Michael Urie tam gra. Ale on tutaj tak kiepsko trochę gra. On gra tak, jak on gra. Znaczy, Michael Urie jest pełnym uroku, chłopakiem, którego urok pomału przygasa z racji na jego wiek postępujący. To ciekawe właśnie z tym tak zwanym chłopięcym urokiem, tak, dziewczęcym urokiem, że jeśli ktoś ma tak zwany urok niedorosły, tylko taki urok dziecka jeszcze, no taki uroczy chłopiec, to oni najbardziej potem odczuwają kobiety mniej. Upływ lat. Tak. Kobiety mniej, dlatego że u kobiet czasami taki wdzięk właśnie się zmienia w coś takiego uroczego, babciowatego. No nie wiem, Meg Ryan, wiesz... No ale Meg Ryan na własną prośbę to jakby wykasowała sobie cały ten, odcięła, amputowała w ogóle ten swój urok. Nie, wykasowała, było lepsze. No ale wykasowała właśnie amputacja urok, ona... z racji na to, że przez operacje plastyczne w dużej mierze tego dokonała, to tak, też mi nie chciała być już urocza. Nie chciała być, tak, nie chciała być. Pewnie potem żałowała. No, bardzo żałowała, bo próbowała zrobić karierę w innych, no, nawet tak, w thrillerach. No, ona postawiła na jedną nic kartę w ogóle nie wyszło. Nic. Ale jest bardzo bogata, więc na pewno jest w stanie się pocieszyć. No, ale to jest taki przypadek, że ona jakby z własnej woli z tego zrezygnowała, tylko się zastanawiam, czy właśnie były jakieś takie urocze dziewczynki, aktorki, u których ten urok nie zgadzał. Na przykład dla mnie taką aktorką była Elizabeth Taylor. Ona miała urok dziecka, grała w Lassie i ten taki rys właśnie takiej niewinności pewnej w niej został do końca. Według mnie taki rys został u Barbary Kraftówny. No na pewno tak. Barbara Kraftówna ma to do dziś. Tak, ale to było coś absolutnie niepodrabialnego. Ja nie wiem, czy to można określić takim... Ale widzicie, że my się obaj uśmiechnęliśmy dźwięk słowa Barbara Kraftówna. Tak, to prawda. To tak, tak. Od razu taka ciepła fala przeszła przez nas. Pozdrawiamy panią Barbarę Kraftówną. Tak, z całego serca, świątecznie. Uwielbiamy panią. Tak. No więc Michael Urie tutaj w Wiecznym Singlu, no jakby nie...
tak umowne jest jego atrakcyjność, ale jeszcze jednak jest, wygląda fajnie, dalej jest sympatycznym facetem, no a to co najważniejsze to, że oczywiście gra geja, bo Michael Urie gejem jest, nigdy tego nie ukrywał, jest wręcz działaczem LGBT i w filmach, w których gra, z reguły gejów portretuje. Tak, i tutaj gra geja, ale to, co najbardziej zaskakujące jest to, że on przyjeżdża do domu i czeka na niego cała rodzina, która wie, że on jest gejem. I mama, i tata, i siostra, i ciocia. Nie, to mało akceptują. Wszyscy chcą, żeby on był szczęśliwy jako gej, chcą mu znaleźć parę. Tak, no dlatego, że jemu się nie układa w życiu. Tak, on jest samotny i co, jakiś związek rozpocznie, to ten związek się rozpada. Nie z jego winy. Wieczny singiel. No dlatego ten tytuł. No więc już mama wymyśliła ma randkę w ciemno, ale... Zaaranżowała mu w ogóle, tak. Zaaranżowała wszystko, zresztą z bardzo wybitnie pięknym trenerem mężczyzną. Trenerem fitness, tak. Tak, trenerem fitness. On ma zresztą swojego współlokatora, z którym mieszka od lat i którego zabiera na święta, bo tamten... Z różnych powodów, już tak dokładnie tak, nie wchodzimy w tę fabułę. Tak. No i się okazuje, Że tam wiesz, do wyboru, do koloru jest różnych możliwości, żeby przestać być singlem, ale dla mnie i tak największą atrakcją jest występ wcale nie tych chłopaków, tylko dwóch pań. Mhm. Katie Najimy w roli matki i uwielbianej przeze mnie Jennifer Coolidge jako cioci, wariatki cioci z Broadwayu, która próbuje zrobić jasełka z rodziną, a jest taką pokręconą wariatką. No to jest taka rola w sam raz dla niej, rzeczywiście nikt inny by tego tak nie zagrał. To jest przypadek dwóch aktorek przy kości, puszystych, z których jedna tę swoją puszystość akceptuje i ogrywa, to jest właśnie Jennifer i Coolidge. Tak, to jest absolutnie jej rozpoznawalny. Ale nie tylko, jeszcze są operacje plastyczne, które u wielu osób no, dokonują spustoszeń w wizerunku, na przykład u Nicole Kidman. A w wypadku Jennifer Coolidge, gdzie widoczne są bardzo operacje plastyczne i ona ma takie te usta wykręcone. Tak, ale ona to ogrywa. Ale właśnie ona to tak ogrywa, że ją się za to kocha. Nie ma się w ogóle ochoty z niej kpić. Tak. Tylko się po prostu ją akceptuje w 100% i bawi się razem z nią, bo jest takie wrażenie, że ona się też tym bawi. Ona jest przede wszystkim doskonałą aktorką. Natomiast jest Katie Najimy, druga z tych aktorek, która była gruba i schudła. Niestety. No niestety. Właśnie się okazało, że razem z tym z tymi nadprogramowymi kilogramami zrzuciła z siebie część talentu. To jak Meg Ryan zupełnie. Która tak. Wdzięku się pozbyła i nagle przestała być aktorką. Tak, a Katie Najimy straciła część talentu i ja nie zapomnę dwóch jej ról, które uwielbiam. Jedna to była w filmie Soap Dish, mm-hmm. gdzie ona grała z Sally Field. Naprawdę epizodyczną rolę nie sposób zapomnieć. Była świetna w tym. A druga to jest Hocus Pocus z Bette Midler, gdzie ona właśnie też była jedną z trzech wiedźm i była doskonała. Tak. No tutaj jest taka troszeczkę w cieniu, ale cały czas można cieszyć się jej obecnością. Jest, znaczy tu jest taka bardzo deklaratywna ta jej rola. Właściwie my o tej matce nic nie wiemy. To jest enigma kompletna. Poza tym, że ona gotuje i organizuje randkę synów. Ciemno. Tak jest. I że jest w ogóle fajną, równą panią. Ale to jest tak właśnie raczej mówione niż oglądane. No ale wiesz, większość filmów świątecznych to jest bardziej mówiona niż przeżywana. Tak, bo to wymawiają. Są założone tak. Pewne schematy, stereotypy. Tak. Czy ty w ogóle zauważyłeś, że większość filmów jest zrobionych tak jakby, wiesz, od sztancy albo na jednym kopycie? No wiesz, że moja rodzina miała fabrykę butów przed wojną i ja ciągle z tym kopytem. Kopyto to jest, no, to jest taka podstawa, na której się podeszwę tworzy i w ogóle but się tworzy. I podobno, żeby zrobić dobry but, to najpierw trzeba opracować świetne kopyto. Jeżeli firma dopracuje się świetnego kopyta, to potem te buty nie uwierają, one są świetnie zrobione. No to chyba zależy od rozmiaru też. No też, no bo są różne kopyta. Czyli kopyt musi być tyle, tak, ile ludzi. Tak, tak. No i to kopyto jest także w wypadku filmów świątecznych, tylko to jest tak, że jak się naciąga na to samo kopyto ciągle różne skórki,
Tak jak to w komórkach też są skórki, to z pozoru wygląda inaczej, ale w sumie jest ciągle ten sam telefon. I tak samo jest tutaj, że za każdym razem mamy trochę inny tytuł, niby trochę innych bohaterów, ale w gruncie rzeczy od początku do końca nie tylko chodzi o to samo, jest to samo. Tak, no ale teraz zadajmy sobie pytanie z drugiej strony, znaczy w drugą stronę, no dlaczego tak się dzieje? To nie chodzi o to kopyto, bo kopyto to jest po prostu w tym przypadku zapotrzebowanie. Ludzie chcą świątecznych filmów takich, a nie innych. Nie wiem. Dlatego, że wszystkie filmy amerykańskie są takie, że ktoś jedzie do domu, czeka dom, cały udekorowany światełkami, w środku cała rodzina, hej, rzucają się do siebie. Ale to nie na jest siebie. Tylko potem pasterka. A gdzie tak w Polsce masz? A listy dałem? Listy dałem, to mimo wszystko nie jest aż tak, bo jednak wiesz, ci ludzie jadący do domów, w których każdy ma dom, każdy ma dom, wiesz, w ogóle nie widać problemów z pieniędzmi, żadnych, w ogóle żaden problem. Co prawda, sugerowane jest najczęściej, szczególnie w tych filmach, gdzie są bohaterami geje, to koniecznie przyjeżdżają do matki, która owdowiała, matka jest sama. No i ten biedny syn jakoś chciałby się zająć mamą, chociaż generalnie mają w duszy przez cały rok. No ale w te święta. Nie wiemy tego, niby, to nie o to chodzi. No, bo w ogóle się nią nie interesuje wcześniej. Ale nie wiemy tego. I jedzie potem do niej. No. I jest tak, ta samotna, ale bardzo energiczna matka, jeszcze świetna, więc jeszcze może się wydać za mąż kolejny raz. Ona zaniepokojona o swojego chłopca, któremu trzeba tu jakoś życie zorganizować. Dom pełen światełek. No, wszyscy kochają gotować. Chodzi. Wszyscy są dla siebie mili. Wina pod dostatkiem. No, bajka. Jasi, Małgosia, cholera. Motyw pielgrzymki w Stanach jest oczywisty. Z racji na wielkość tego kraju i na to, że ludzie tam przenoszą się do miast, najczęściej opuszczają prowincje. No i te filmy siłą rzeczy są skierowane do tego najszerszego grona odbiorców, czyli tych, którzy porzucili swoje domy w małych miasteczkach i wyruszyli gdzieś do Waszyngtonu, do Nowego Jorku, czy do innych wielkich miast. Czyli dla ludzi urodzonych w Nowym Jorku, w Los Angeles nie ma filmów. Myślę, że jest inny rodzaj filmów dla tych ludzi i na przykład tutaj bardziej pewnie oni oglądają filmy Woody'ego Allena w tym czasie. Mm-hmm. Albo Kevin Sam w domu. No być może ci młodsi, tak. Ale nie chciałbym tak... Myślisz o sobie, tak? Nie, no ja myślę o młodszych, o dzieciach, no bo to jest w końcu film dla dzieci. Co ty? Kevina z samego w domu wszyscy oglądają. No, u nas, ja nie wiem, czy tak samo jest w Stanach. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że w tym czasie ludzie chcą pewnego rodzaju rozrywki, czyli chcą zobaczyć to, czego sami chcieliby doświadczyć. Te filmy, które są oglądane w okresie świąt, są taką protezą, żeby dać im poczucie, że oni te święta przeżywają tak, jak teoretycznie należałoby je przeżyć, nie? No ponieważ nie przeżywają tego do końca tak w realu, no to oglądają jakieś rzeczy, które mają im zapewnić taki rodzaj przyjemności i tego typu emocje w tym okresie. I zresztą to zawsze było tak, że w święta się robiło przyjemne rzeczy, no bo przecież na przykład się śpiewało kolędy kiedyś, nie? No śpiewanie jest przyjemne, nawet dla tych osób, które śpiewać nie potrafią, a być może dla nich nawet najbardziej. I to było jedno. Potem mieliśmy literaturę. Zaczęła powstawać literatura. Ja myślę, że to się wszystko zaczęło od opowieści wigilijnej. No, myślę, że wcześniej. No może, ale taka literatura popularna, nie religijna, przede wszystkim skierowała się na ten czas świąt do czytania. No a potem teatr był cały czas, bo były jasełka. Tak, właśnie takie. A potem weszły filmy, no i zaczęły się te filmy też świąteczne dosyć dawno, bo przecież wiele było filmów, szczególnie amerykańskich właśnie, które świętom były poświęcone. I to tak jest. Ale to, co dla mnie jest teraz ważne w tym wszystkim, ja nie za bardzo oglądam te filmy świąteczne. No jak lecą, to tak rzucę okiem. Tak, ciekawe, kto mi linki przysyła. A, właśnie. To jest to, co jest ważne i co w tym roku nastąpiło, to, że wieczny singiel, który jest banalnym, lekkostrawnym takim wypiekiem świątecznym, trafił do Netflixa bodajże, i przez dosyć długi czas znajdował się w 10 najchętniej oglądanych filmów w Polsce. A jest to miłości gejowskie. Jest to film absolutnie o gejach. I to nie jest oczywiście nic nowego, że mamy kino gejowskie. Bo kino gejowskie istnieje od praktycznie od samego zarania kina.
Bo to przecież Żenet robił pierwszy taki film zdecydowanie gejowski i homoseksualizmowi poświęcony. Wcześniej pisał w więzieniu. Tak, ale jeżeli chodzi o filmy. Natomiast w latach 80. i 90. zaczął się takie regularne kino gejowskie powstawało, które zawsze było marginalne. Bo czasami to było kino dla gejów, czyli dla społeczności tym zainteresowanej. Tak. Wiesz, że nawet była przyznana nagroda GLAAD dla filmu, o którym pewnie będziemy dzisiaj rozmawiali, wspaniała rzecz. Ale GLAAD to jest właśnie specjalna nagroda w tym wypadku dla filmu przeznaczonego dla wąskiego grona odbiorców. Dla wędkarzy na przykład. No właśnie, na przykład. Okay. Chodzimy o geju, tak, tej nagrody. W ramach tego kina gejowskiego powstawały filmy najczęściej złe. Najczęściej złe filmy, złe. Rzadko zdarzały się filmy dobre. Były bardzo niskobudżetowe. Tak, ale zdarzały się filmy bardzo dobre, które przebijały się do tego bardziej lub mniej do tego masowego odbiorcy. Dla mnie takim przykładem filmu, który był zrobiony za małe pieniądze i jest filmem doskonałym, który się przebił właśnie i wyszedł z tego getta gejowskiego, kinowego, jest The Beautiful Things z 96 roku i ten film ty też oglądałeś i okazało, że drugi raz oglądałeś. Tak, teraz. I to właśnie ten nagrodzony nagrodą GLAAD i tak. Wczoraj sobie drugi raz obejrzałem. Tak, jest to doskonały film, angielski, bardzo mocno taki, no wręcz możemy powiedzieć, że to jest film o tych ludziach, którzy się okleiem porozumiewają. No czyli właśnie, czy o klasie robotniczej. Mocno to robotniczy, jest generalnie, tak. Wszystko się dzieje w takich blokach. Gigantycznym blokowisku. Tak. Takim blokowisku miejskim, wiesz. Tak, tak. To tam są takie mieszkania, które są pomocą dla tych ludzi. No, społeczne takie. Takie społeczne, tak. Więc to jest, oni rzeczywiście żyją bardzo blisko siebie, mają wspólne balkony, takie wspólne części tego osiedla, no, gdzie właśnie to są takie galerie. To jest tak jak na Pszczółku Grochowskim w Warszawie. Tak, są galerie, z których się wchodzi do mieszkań. Tak. I na tych galeriach rozgrywa się jakby też życie tego całego osiedla. Tak, czyli wszyscy żyją bardzo blisko siebie. Tak. I to jest bardzo dobrze zrobione, ponieważ jakby ta cała akcja rozgrywa się w takim twardym i nieprzyjaznym potencjalnie dla gejów środowisku. No bo to są ludzie dosyć konserwatywni, dosyć prości, po których należałoby się przede wszystkim spodziewać odrzucenia i brutalności. Tak, homofobii. Homofobii. Ale okazuje się, że wśród nich istnieją ludzie, że oni mają jakby drugie oblicze. Znaczy nie wszyscy, ale ta akceptacja pojawia się w takich zaskakujących, w ogóle z takich zaskakujących stron, nieoczywistych ona nadchodzi. Ja myślę, że też nie możemy tak opowiadać fabuły. Jeżeli uda wam się ten film obejrzeć, to bardzo go polecamy. Czy ja jakąkolwiek część fabuły powiedziałem? No trochę zacząłeś bardzo opowiadać, no bo już bałem się, że za chwilę powiesz, kto tutaj akceptował, a kto nie akceptował. Nie miałem takiego zamiaru i nawet nie powiedziałem o akceptacji. On często spoileruje. Wcale nieprawda. Spoileruje. Ja wiem, wy też wiecie, bo oglądacie recenzje. Znaczy, ty też oglądasz recenzje? No oczywiście, że oglądam. Przecież robię ci wszystkie miniaturki do tych recenzji. No ale robisz bez oglądania, bo czasami robisz miniaturki zanim nagram recenzję. Nie wszystkie recenzje. Oglądam, to prawda, ale oglądam. Strasznie recenzje. Oszukuję. Nie zawsze. No, okropnie, nie można mu do końca wierzyć, bo oszukuję. No więc w każdym razie Beautiful Thing bardzo polecamy. To jest przykład filmu niskobudżetowego, w którym wszystko absolutnie kliknęło, jest on uroczy, jest przejmujący, jest piękny, rzeczywiście jest tak Beautiful Thing, dokładnie. A przede wszystkim nie jest sentymentalny. Nie, zupełnie właśnie nie jest nie jest schematyczny, nie jest stereotypowy i nie ma w sobie tego takiego śliskiego, słodkiego syropku. Tak. Ale a propos syropku, to muszę powiedzieć, bo wiesz, jak opublikowałem recenzję Wiecznego Singla, to pojawiło się trochę komentarzy i u mnie na YouTubie i robiliśmy program w radiu. To za chwilę, bo już ja bym chciał dokończyć wątek, bo ale się przerwie to. Nie przerwie się. I bo do tego singla zmierzam. Dobrze, bardzo dobrze, ale ja chcę przeczytać, co pani Agnieszka napisała. No. Otóż pani Agnieszka napisała, że w okresie przedświątecznym
Kubickim, cytuję, wolę takie przesłodzone i uproszczone narracje filmowe, bo taki cukier też krzepi. No krzepi, krzepi. Ale wracając do tego podstawowego wątku, no te filmy powstawały, kino gejowskie sobie istniało w podziemiu. Od czasu do czasu po ten temat sięgali filmowcy, robili dużą produkcję w rodzaju Filadelfii, w rodzaju Brokeback Mountain, które... The Single Man, nie była to duża produkcja, ale wspaniała. Te filmy Call Me By Your Name. Te filmy pokazywały, mówię o tych wcześniejszych takich wielkich produkcjach, pokazywały zawsze to środowisko gejowskie jako coś dziwacznego, albo cierpiącego, to zawsze była jakaś martyrologia, albo Mountain, choroba. Co ty opowiadasz? Jakie środowisko? Jakie środowisko? Jakie znaczy, tam było środowisko? Gejów, w ogóle no życie gejów. Gdzie, jakie środowisko? Nie mówię o się, dobra, mówię o życiu gejów. No to nas określam mianem środowiska. Że nic nie zmieniło. Zmieniło się. I nie. Właśnie film, ten film... Jeżeli obejrzysz sobie Psie Pazury, teraz jeden... Zacząłem oglądać, jeszcze nie skończyłem. No okej, okay. No to właśnie w nim jest właściwie to, co jest w Brokeback Mountain, tylko na odwrót. Tak. W związku z tym nie możesz powiedzieć, że wtedy no, to ale, było tak, a teraz jest inaczej. Tutaj mówimy o 20-30 latach, no tak szybko się pewne rzeczy zmienić nie mogą. Natomiast Wieczny Singiel przede wszystkim to jest sygnał taki, dla mnie bardzo wyrazisty i pocieszający poniekąd, czy dający nadzieję, że nagle mamy film gejowski, absolutnie. No tak, jest. Kiepski, ale jakościowy, w którym zagrały dwie aktorki. Kiepski, ale jakościowy. Kiepski jako historia, jako opowieść, ale zrobiony takimi środkami, jakimi się robi zawodowe kino. Nie ma tutaj żadnej umowności, nie jest to nic nie jest kręcone. Jakościowy, tylko zawodowy. Jakościowo, no ale jakość jest dobra. Mówię o jakości. Ale kiepski powiedziałeś. No kiepski, jeżeli chodzi o film jako taki, o historię, która jest opowiadana, o dzieło artystyczne. Aha, a jakościowy pod jakim względem? Jakościowy pod względem środków zaangażowanych w jego produkcję. Że za większe zawodowo pieniądze, zrobione. To nie ma nic z jakością wspólnego. Zawodowo zrobione, no to jest jakość. A skąd? Jak? To jeżeli masz drukarkę, niejakoś. Dobra, masz drukarkę, mam. Jedna drukuje kiepsko, a druga drukuje dobrze, no to ta, która drukuje, jest lepszej jakości, nie, tak? Masz dwie drukarki, jedną tanią, drugą drogą. Ale możesz mieć dwóch firm. Ale możesz mieć, z tej drogiej możesz mieć zły wydruk. Możesz mieć zły wydruk? No. Ale dobrej jakości. Nie dogadasz się z nim, no po prostu. Nie, dobra, zostawmy tę jakość. Chodzi o to, że to jest zrobione tak jak zawodowe kino, czy też zawodowy film telewizyjny, bo to nie jest kino. Tak. Taki film, który jest puszczany w telewizji, w ogólnej sieci. Nie, co ty opowiadasz teraz? O którym filmie mówisz? O Wiecznym Singlu. Przecież on jest dla Netflixa, nie dla takiej ogólnej telewizji. Tak, ale jest zrobiony tak jak film telewizyjny, porządny film telewizyjny, zawodowy. Tak jak był robiony Early Frost na przykład. To pierwszy film gejowski, który był zrobiony. Produkcja Netflixa to jest trochę inna kategoria niż film telewizyjny robiony. To jest taki Hallmark. Hallmark, tak. Trochę tak. Tak, to jest nowa odsłona tego, czym kiedyś była telewizja Hallmark. I mamy tak. Tutaj film w 100% gejowski, który jest absolutnie serwowany temu samemu odbiorcy, któremu są serwowane te wszystkie inne przesłodzone produkcje telewizyjne. Masowe. O, jest to masowe. I to nie jest ewenement to, co jest najciekawsze. Mm-hmm. I my tutaj w opisie tej naszej pogawędki damy linki do trailerów dwóch filmów, które się ukazały. No ukazały tak, się rok temu. Ukazały, ale w Polsce ich nie ma. One nawet nie mają polskich tytułów. Tak, ale trailery ich są na YouTubie, więc być może uda wam się odnaleźć gdzieś te filmy. Ten się nazywa Dashing in December. A drugi Christmas Setup. Oba mają to samo, co ma Wieczny Singiel. I są punkty jeszcze takie, po których można je rozpoznać. Mianowicie Dashing in December to jest film wyprodukowany przez Andy McDowell i ona gra rolę matki. Tak, matkę. Matka. A w drugim filmie The Christmas Setup rolę matki gra Fran Drescher. Fran Drescher, którą możecie pamiętać z The Nanny, czyli oryginalnej pomocy domowej amerykańskiej. Tak, przy czym ona gra cały czas tak samo jak w pomocy domowej. No bo ona jest po prostu sobą, z tym samym głosem, takim rozdeptanym i skrzeczącym, pełnym uroku. Nie umiem tak. Nie, to trzeba mieć po prostu, tego się nie da naśladować. No ale ona takie piski wydaje charczące. Tak. No ja myślę, że ona ma ten głos kompletnie zdarty. No ale zawsze taki miała. No być może zawsze miała zdarty. Od nowości miała taki.
To, co łączy te trzy filmy, to to. To są trzy filmy jakościowe, jak ja na to mówię, czyli masowe. Zrobione za porządne budżety, porządnie zrealizowane przez normalne studia filmowe. W trzech tych filmach, czyli wieczny single Dashing in December, czy Dashing December, in December i Christmas Setup, mamy gwiazdy. Kobiety. Czyli mamy tak, Fran Drescher, Andy McDowell, no bezsprzecznie wielka gwiazda. Być może już trochę taka zszarzała i przygasła, ale jednak. I tu mamy Jennifer Coolidge i Katie Najimy. Nie wiem, nie no, pytaj mnie o takie rzeczy, bo ja nie jestem filologiem. A ona jeszcze była taka, przypomniałam się jeszcze trzeci film, gdzie ona grała, to była Zakonnica w przebraniu. Przecież, no właśnie, tak, tak to myślę, najbardziej że nawet. Tak, wszyscy pamiętacie pewnie z tego filmu. To są takie wyznaczniki. No oczywiście one grają matki, no Andy McDowell była siłą sprawczą wręcz. Ja zawsze podejrzewam, że jak takie znane aktorki grają w takich filmach, to one muszą mieć w rodzinie kogoś właśnie z LGBT, czyli jakiegoś syna geja albo córkę. Nie, tak nie uważam. Albo kogoś bliskiego, bo najczęściej to jest takie coś, że one mają potrzebę zrobienia czegoś dobrego dla tej sprawy, właśnie dlatego, że coś więcej zrozumiały, że spotkały się z tym we własnym życiu i zrozumiały, jakie to jest ważne. Tak. Wiesz? No ja wiem. Teraz takie cechy, które są, myślę, charakterystyczne dla wszystkich filmów świątecznych, nie tylko tych gejowskich, które nagle przestały być gejowskie, to co jest najciekawsze w tym wszystkim. W ogóle tak się o nich nie matka, mówi. Nie, zupełnie nie. Matka. Pokazywana jest głównie w kuchni, bądź na kanapie przed kominkiem, z rzadka gdzieś robiąca zakupy. O, to są takie sytuacje. Ale one są też, mają własną karierę. No mają jakieś projekty swoje. Swoje projekty, szefują różnym projektom. Ale nie są generalnie pokazywane. Nie są słabe. Znaczy, nie są słabe, nie. One są właśnie takimi, no, prawdziwymi matkami. Ale nie są to kury domowe. Nie. To są niezależne kobiety. Tak, aczkolwiek pokazywane są głównie w kuchniach. W tych filmach. Tak, ale im to wszystko tak wychodzi, że nie wiadomo. Ja patrzyłem, jak Fran Drescher. One wkładają do piekarnika różne rzeczy i wyjmują. Właśnie patrzyłem, jak często na aktorki, które gotują, to patrzę, jak im ręce pracują. To znaczy, ja tak w ogóle patrzę na aktorów, jak wykonują jakieś takie zajęcia. Czy ma to we krwi, wiesz? Tak, czy umie, czy nie umie. Czy rzeczywiście te ciasteczka, które piecze, to umiałaby upiec w życiu. I ta Fran Drescher... Myślę, że ona by umiała. Ja właśnie nie wiem. Ja uwielbiam, ale jak ona tam wciska w te choinki, takie foremki, choinki i tak dalej, to ciasto, że z tego mają być te ciasteczka, to widziałem, patrzyłem już tylko potem jej na ręce, jak te gesty chodzą. I te gesty chodziły absolutnie aktorsko, to znaczy sztucznie. To znaczy, to były takie gesty, które nie prowadziły do upieczenia ciasteczek. Czyli nie zbudowała roli. Nie zbudowała roli kucharki w każdym razie. No tak, dobra, ale to jest ta matka. Bardzo ważna postać, chociaż mocno drugoplanowa. I potem mamy tych głównych bohaterów. W przypadku tych trzech filmów są to geje, chociaż tak. Tylko to jest jedyna rzecz, która, można powiedzieć, odróżnia te trzy filmy od całej tej fali filmów świątecznych. To w dodatku bardzo ważne, żeby powiedzieć, to nie są tacy geje, jak wszyscy sobie wyobrażają z dawnych filmów. Absolutnie że nie. Bo to są tacy geje, którzy nie są zniewieściali absolutnie. Tak. To jest wręcz podkreślane w wiecznym singlu. Jeden z tych głównych bohaterów jest złotą rączką i w ogóle ojciec głównego bohatera prosi go o pomoc przy naprawie rur. To też jakby widać tę scenę, gdzie ten chłopak nie bardzo wie, co ma w ogóle zrobić z tymi rurami, ale udaje, że tam coś robi. No ale ten Fran Drescher, który notabene też jest nominowany do tej nagrody GLAAD w tym roku, bo to nowy film, czyli The Christmas Setup, no to też on tam na drabinie stoi. Tak, robi światełka. Ma taki przybornik. Chyba światełka, nie. I razem z tym... Znaczy on nie, tam coś światło robi, dekoracje wiesza, a potem razem z tym swoim ewentualnym przyjacielem, bo się dopiero poznają, na dachu są i światełka na prośbę. Ja nie wiem, czy ci się nie mieszają. Fran Drescher im każe przecież. A no tak, coś tam było tak, takiego. Potem, tak, rzeczywiście drabinę mu chyba zabrali. Tak, potem zabrałam drabinę, żeby oni zostali na tym dachu i się poznali lepiej. No i tutaj mamy te jeszcze takie generalne zasady, które w tych filmach, że jest mowa o związku
nie widzimy właściwie żadnych przejawów, znaczy nie ma seksu w ogóle. Nie, nie. Jeżeli jest nagość, to ogranicza się do pokazania torsu, ale to też... Nie, to tylko przez raczej, przypadek i z krzykiem uciekają ta, wtedy. Raczej nie. W jakiejś takiej żonobijce, w taki, tam, takim tanktopie pokazują tam tych bohaterów. To jest bardzo tak się nazywa. I to jest bardzo istotne dla tych filmów. To samo dotyczy filmów, w których jest głównym bohaterem dziewczyna i chłopak. Tam też nie ma tych zbliżenia, są czysto umowne. Tak, tu chodzi o miłość, nie o seks. I nawet w tym filmie Wieczny student, gdzie ten podtekst erotyczny jest taki no, oczywisty wręcz, no bo przecież oni się poznają, się całują od razu po tej pierwszej randce, też się o tym nie mówi. Jakby nie ma tego w ogóle. Ale wiesz co, jedna rzecz zostaje, mianowicie, bo tam zawsze jest taki jeden bardziej męski, taki bardziej, wiesz, twardy, no w tych filmach... a drugi jest taki inteligencik bardziej, no wiesz, tak, inteligentny, biurowy, taki z, adwokat taki i cieśla. No właśnie, o. No więc ten adwokat bardziej, to oni zawsze robią minki takie. Nie wiem, czy zauważyłeś. Takie minki, właśnie stereotypowe minki z komedii romantycznej robią na przykład taką minkę. Ja tak nie umiem, ale postaram się tak. Takie, wiesz... No robią takie minki, robią ale minki. To we wszystkich filmach robią te minki. Ale słuchaj, widziałeś w życiu, żeby ludzie takie minki... No ale ja w życiu nie widziałem takich gejów, jak w tych filmach są. Znaczy jakich? No takich, jak są pokazywani w tych filmach. Czyli, że co? No to jest wszystko takie, to jest taka mieszanina jakiejś takiego, takiej obłudnej, takiego obłudnego podejścia na przykład do seksu, które zupełnie nie jest realistyczne. Że to właśnie ten Michael Urie w tym filmie Wieczny Singiel, no to po prostu ten seks właściwie to tak traktuje, jakby on nie był istotny w ogóle z jednej strony, z drugiej strony go nie uprawia w ogóle, więc to takie jest zafałszowane bardzo. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że nagle przeskoczyliśmy do pewnego innego uniwersum dzięki tym banalnym, słabym, sympatycznym, miłym filmom. Bo nagle to już nie jest to, że geje tutaj walczą pokazujemy filmy, gdzie geje walczą o coś, o akceptację, o samoakceptację, o tolerancję. Nie, oni absolutnie są w 100% osadzeni w rzeczywistości, zaakceptowani. Małżeństwo homoseksualne w tych filmach jest czymś absolutnie oczywistym i rodziny się wybierają wręcz na to małżeństwo, mimo, się nie mogą doczekać, kiedy to małżeństwo nastąpi. Mimo, że to się dzieje na prowincji najczęściej, czyli tak, gdzieś w małych miasteczkach. Takich trampowskich, tak, tych zagłębiach. Gdzie, no, jak wiadomo, im mniejsze miasto, aż do wsi idąc dalej, jest coraz większy konserwatyzm. Przynajmniej fasadowo. Bo no, tak należy, żeby generalnie to jest po prostu kwestia im mniejsza, takim, mniejsze, no, tak. Mniejsza społeczność, tym bardziej ludzie wszyscy wiedzą o sobie, mniej, tym trudniej się schować. No tak, i jakby troska o to, aby jak najmniej pretekstów do szykan i prześladowania sąsiadom dać. Tak, więc, i plotkowania. Tak, więc wszyscy postępują tak, jak teoretycznie należy, czyli tak, jak ksiądz każe. Powiedzmy, prawosławny, nieprawosławny, jakie tam sytuacje? Nie, zaraz się zakałapućka, już nie wchodź na ten teren, bo się nie znasz. Nie zna się, nie, na księdzach się nie znam. Bo... księdzach. Nie, po prostu im dalej, tym gorzej. W ogóle nie mów nic na ten temat. Ale wiem, że są. No, okay. I robią bardzo złą robotę. Ja chcę ci powiedzieć, że są jeszcze filmy świąteczne, nie, ale o heterykach. Skończmy tylko ten temat. Dobrze, to już zamknijmy ten temat. I nagle znaleźliśmy się w sytuacji, gdzie filmy, gdzie bohaterami są geje, są absolutnie na równi z filmami, to gdzie nie są. Powiedziałeś już 100 razy. Ale to jest ważna rzecz i to należy podbić. Dlatego, że my w naszym kraju sobie z tego do końca sprawy nawet nie zdajemy, że tak, a nie inaczej. Zdajemy sobie. Każdy, który... Przemiany na świecie wyglądają. Kto ogląda taki film, to jestem przekonany, że potem mówi, no u nas by to nie przeszło. No. U nas nie do pomyślenia. A właśnie, żeby przeszło. Może nie wszędzie i nie w każdym miejscu, nie w każdym przypadku, ale są takie domy, gdzie to przechodzi już. No, u nas na przykład przechodzi. No tak, ale też i tak, biorąc pod uwagę takich, pamiętam, jakichś miałem znajomych, którzy byli z mniejszych miast i też byli w pełni akceptowani w domach, nie?
Tak, to prawda, to prawda. Te stereotypy także w kwestii duże miasta, małe miasta, też jak każdy stereotyp są nieprawdziwe. No i tak to samo znaczy, jak stereotyp... one odnoszą się do większości, ale zawsze jest jeszcze mniejszość, a my jako przynależący do mniejszości musimy dbać o każdą mniejszość i przypominać o tym, że istnieją mniejszości i że te mniejszości są bardzo wartościowe, bardzo ważne także, żeby je dostrzegać po prostu. A czym teraz mówisz? Mówię o mniejszości na przykład w małym mieście czy na wsi, które w odróżnieniu od schematycznego zachowania zachowują się inaczej. Na przykład akceptują przyjaciół męskich, przyjaciół swoich synów albo wręcz partnerów. Nie boją się plotek, potrafią stawić czoła homofobicznym sąsiadom i tak dalej. No. Nie boją się, przede wszystkim się nie boją, bo wszystko najgorsze jest zawsze ze strachu. Ludzie jak się boją, robią straszne rzeczy, łącznie z tym, że potrafią ze strachu zabić. Więc moim zdaniem działanie na rzecz tego, żeby się wzmocnić, jest straszliwie ważne, bo największym zagrożeniem dla takiej codziennego dobrostanu jest strach i człowiek w strachu, w przerażeniu. Potem, okay. Potem się dochodzi do różnych takich wynaturzeń wręcz ze strachu. No dobrze, chciałem powiedzieć o tym, że istnieją też takie filmy świąteczne heteryczne, heteryckie. I w tym roku dwa takie znalazłem na Netflixie. Jeden to Świąteczny zamek z Brooke Shields. Pamiętacie ją? Ona była taka śliczna i pełna wdzięku dziewczęca. No ona przede wszystkim się rozbierała chętnie. Ale czy ty widziałeś, jak ona teraz wygląda w tym filmie? Ja widziałem tylko trailer. To ona no wygląda jest już starszą panią, no ale to normalne. Jak kukiełka wygląda. To co to znaczy? No taka jest sztuczna cała. Taka, taka ponaciągana i taka wygląda na pierwszy rzut oka i z daleka tak jak kiedyś. Ale jak się bliżej do niej, jak się zbliżymy do niej, to się okazuje, że strasznie trudno nawiązać jakiś kontakt emocjonalny, bo trudno się przedrzeć przez te wszystkie takie nienaturalne elementy wyglądu. Znaczy po prostu ma, jak rozumiem, mimikę uszkodzoną. Mam martwe różne pola na twarzy. No ale, no tak, tylko że teraz, no nie chciałbym być taki okrutny. Ale jest. Ale czy w przypadku Brooke Shields i jej talentu aktorskiego to ma aż takie wielkie znaczenie? No to ma takie znaczenie, że jeżeli nie ma urody, to nie ma nic. No, właśnie dlatego ona na tę urodę postawiła. No tak, ale ta uroda w wersji takiej kwantowej, wiesz, to jest... No to co, ma przestać istnieć? No. Nie, no dlaczego? No to jest właśnie nieszczęście pięknych ludzi, że jeżeli nie mają wielkiego talentu, bo wielki talent sobie poradzi ze wszystkim, nawet z dramatycznym... Z dramatyczną... Procesem starzenia się. Tak, tak. Natomiast jak nie ma wielkiego talentu, to wtedy razem z urodą wszystko ginie. Wszystko. Po prostu nic nie zostaje, ruiny zostają. Znaczy ja myślę, że to jest tak, że jeżeli człowiek na tym buduje swoje poczucie wartości i w ogóle cały swój świat na tym, że jest człowiekiem pięknym. I przyzwyczaja się do tego, że świat reaguje tak na niego tak, jak na piękną osobę. To rzeczywiście przychodzi moment, kiedy przeżywa potworne rozczarowanie, gorycz i staje się bardzo nieszczęśliwą osobą. Ale jak rozumiem, Brooke Shields w tym filmie sobie radzi. Ona sobie radzi i ona ciebie przypomina trochę. No proszę. Łysa jest? Nie, jest pisarką. A, okej. Okay. No dobrze. Właśnie dlatego obejrzałem ten film, bo chciałem zobaczyć... Jak żyje pisarka. Nie, chciałem porównać moje życie, wiesz, u boku pisarza Z życiem tam, u boku Brooke Shields. Tak, ale ona tam nie może znaleźć sobie partnera i jest w ogóle rozczarowana do życia, ucieka z Los Angeles, jedzie gdzieś tam. Jak to Los Angeles? Do zamku, wiesz, bo się okazuje, że... A zamek jest gdzie? Zamek jest, słuchaj, w Anglii chyba. Aha, no w Anglii jest dużo zamków. Tak, tak, z krajami zamkami, wiesz. Płynący. Bogaty.
No. No i ona tam poznaje, ona wynajmuje, a już wiem, wynajmuje tam zamek. Pokój, żeby tam sobie popisać książkę. Ja nie widziałem tego filmu. Bo wiesz, Buzy ją opuściły. No nie wie, co ma pisać dalej. Wydawczyni ją tam, agentka jej ciśnie, że słuchaj, musisz następny bestseller napisać. Bestseller, absolutnie. A ona nie wie co, tym bardziej, że jej wszystko, co ona pisała, to jej się nie sprawdziło w życiu i ona teraz już nie umie dalej pisać tak, jak dawniej pisała. Czyli ona takie pisze romanse. Tak, tak. Mhm. I ona teraz musi inaczej zupełnie zacząć pisać. I wyjeżdża do Anglii, do zamku, żeby w ogóle pisać. Zapomnieć o tym, co było i że się odtruć, wiesz, i odetchnąć innym powietrzem. I pisać w zamku. Tak, i tam poznaje chłopaka, faceta, który na nią bardzo właściciela zamku. Tak, właściciel się okazuje właścicielem zamku. Wiesz. To bogaty. Tak, i oni na siebie bardzo źle reagują, no bo ona jest taka trochę, wiesz, przyzwyczajona do tego, że jest sławną pisarką, a on jest apodyktyczny i niemiły. No, i czyli taki pan Darcy. Taki pan Darcy, tak. No, jak to Anglik. Jak to Anglik, no tak. W zamku. Taki książę Karol, no. Wiesz, taki trochę mało komunikatywny, złośliwy jak cholera, no. No i potem się okazuje, że potem jest już dalej komedia romantyczna. No. Czyli, że kochają się jednak. Tak. No, to nie mogę tak zdradzać. Komedia romantyczna. No rozumiem, że to jest świąteczny film. Jest, tak. No a ja nie mam matki. No bo Bruki Szylc chyba... No dobra. Świąteczny zamek to jest. Dobrze. No, i chciałem powiedzieć, że ta pisarka, którą tam oglądamy, no ma życie straszne. Bo jak się okazuje, to tak wygląda elegancko ten zawód pisarki, no, pisarza. No ale to jest męczące. Ale że on jest strasznie męczący, eksploatujący i jeżeli ci ucieknie jakaś metoda pisania, metoda działania, to właściwie zostajesz z pustymi rękami. No jeżeli piszesz rzeczy z jednej sztancy, to tak, to rzeczywiście jest zgubne. Ja ona pisze cykl momencie. Powieści, no ty właśnie. Też piszesz cykle. No piszę, ale to piszę tak naprawdę jeden cykl o Majce dla wydawnictwa Bajka i to jest dla mnie fajna przygoda i fajna zabawa i te książki powstają raz na rok, raz na dwa lata kolejne z tego cyklu. No raczej raz na dwa lata. Ale rzeczywiście, gdybym na przykład nie przeszedł do tego świata literatury młodzieżowej i dziecięcej, do którego mnie zawsze ciągnęło, a dalej miał pisać książki dla dorosłych, to myślę, że bym jak ta Brooke Shields skończył, tylko nie wiem, czy byłoby mnie stać na wynajęcie pokoju w zamku. No, to jakbyś się zakochał w właścicielu zamka. To wtedy zamku, byłoby mnie stać. Nie mi się było stać na cały zamek wtedy. No tak, no nie wiem. W każdym razie no rozumiem, że może być i trudno. Ty powinieneś obejrzeć ten film i spojrzeć na nią jakoś takim przyjaźniejszym. Ale ja bardzo przyjaźnie, ja bardzo lubiłem Błękitną Lagunę, widziałem ten film ze dwa razy na wideo. No więc w takim razie prosimy zajrzeć do Świątecznego Zamku, żeby zobaczyć, jak Brooke Shields wygląda, tak? Bo trudno powiedzieć, że grana, ale wygląda. Ładnie wygląda. No, tak, no z daleka. Z daleka. A jest jeszcze drugi film, Miłosna Pułapka, i który też jest bardzo ważny. No też oczywiście rzecz się dzieje w czasie świąt i to jest o komedia romantyczna heterycka. Czyli chłopak i dziewczyna i tym razem mamy do czynienia z bohaterką, która jest dziennikarką. Jak to tam gra? Nikt. Ja mówię w takich razach nikt. Nie wiem. Nie znam żadnego nazwiska. To wyłamuje się trochę ta propozycja. Ale to nie ma znaczenia, bo oni są uroczy. Młodzi i uroczy są. Aha, no dobrze. A matki nie ma żadnej? Ona jedzie, jest. To może ktoś znany ją gra? Nie. Oczywiście, że są w ogóle rodzice, tylko tu chodzi o to, że dziewczyna poznaje przez aplikację randkową. Ona też, ta dziennikarka, wiesz, pisze ona taką rubrykę typu pudelek, wiesz, prowadzi, takie aha, tylko to teksty mówiłeś, pisze, to towarzyskie różne, o nieszczęśliwej Love miłości. Heart, tak to się nazywa? To jest ten film? Love Heart? Miłosna Pułapka, tak. Okej, dobra, opowiadaj. Tak. No i on, szukasz kto tam znany. Matkę szukam, tak. Kto gra. Rebecca Stapp. No. Podejrzewam, że to będzie matka. Zaraz zobaczymy.
Nie znam Rebeki Staw. W każdym razie tam... Miss Nebraska w 80 roku, proszę ciebie. Jak to z tobą dobrze jest rozmawiać, zawsze coś znajdziesz. Ale wiesz co, ona jedzie do rodziny tego chłopaka i oni są jacyś Japończycy, tacy, nie wiem czy to jest Miss Nebraska akurat. W każdym razie ona w tej aplikacji znajduje chłopaka, który jest no, spełnieniem jej marzeń i jedzie z zaskoczenia na święta do niego, bo on ją tak ogólnie zaprosił, fajnie byłoby spędzić razem święta. I ona mówi, ach, pojadę, zrobię mu niespodziankę. No i krótko mówiąc, jedzie i okazuje się, że on jest w ogóle inaczej wygląda, niż wyglądał na zdjęciach. Na zdjęciach, bo na zdjęciach oszukał. Dawał zdjęcia swojego kolegi. No i ona jest oszukana. I ta komedia romantyczna jest o tym, jak nie należy... Kłamać. Albo należy, no bo jak rozumiem, to się kończy wszystko happy endem. Nie, jak nie należy poprzestawać na wyglądzie. A. I że wygląd, bo potem ona trafia i na tego chłopaka, którym jakby się zakochała na podstawie zdjęć. Okazuje się, że to w ogóle w życiu inaczej zupełnie wygląda. I znowu to jest przyczynek do opowieści o ciężkim życiu pięknych ludzi. No bo jak się okazuje, ci piękni ludzie są pożądani przez wszystkich, bo są tacy ładni, ale potem się najczęściej okazuje, że oni, te inne elementy ich osobowości nie są cenne. Aż tak ładne, jak ich uroda. Nie są cenne, no tak. Nie są cenne, w związku z tym to prowadzi do rozczarowania. I do tego, że mają wokół siebie mnóstwo chętnych, ale nic z tego nie wynika i zostaje samotność. W ogóle ci to nie obchodzi. Nie, no dlaczego? No smutne. Jeżeli to nie jest film gejowski, to cię to w ogóle nie obchodzi. Znaczy, no też nie powiedziałbym, że tak bardzo mnie te gejowskie filmy obchodzą, ale w przypadku tych akurat to zaobserwowałem pewne zjawisko, które wydało mi się intrygujące i pocieszające. Natomiast no raczej nie obejrzę Miłosnej Pułapki. Napisałeś sobie dawniej Hallmark? Tak. Bo to Hallmark wyprodukował, tak? Nie, bo dawniej takie filmy produkował Hallmark. Hallmark. Tak. Ja bardzo lubiłem ten kanał, jak on był w Polsce. Wiem, ja bardzo nie lubiłem. Bardzo lubiłem. Ja miałem wrażenie, jak przyłączyłem, że ja się trafiam do jakiejś równoległej rzeczywistości, jak tak. W zupełnie innym świecie, pan z Wysokiego Zamku, gdzie wszystko było niby to samo, ale inne. I oni wszystko mieli, było takie uśrednione. Ale oni mieli też swoje własne ekranizacje, na przykład Alicji w Krainie Czarów. Ale robili. To wszystko było przez firmę produkującą pocztówki. I ja takie wiem. Też te były filmy, jak i pocztówki. Czyli tak. Taki słodki świat. Ale starannie wydrukowane. Starannie wydrukowane, tak. I tobie się to podoba. Nie, to było odświeżające, ponieważ nagle się okazywało, jak tam się przyłączałem, miałem wrażenie, że w ogóle jestem w innej rzeczywistości. Daj spokój, bo za chwilę powiesz, że to było jakościowe i ja tego nie zniosłem. To było bardzo dobrej jakości wszystko. Tak, jakościowe było, z jakość dobrej drukarki. Tak. Wiesz co? Świetna jakość. To już dzisiaj skończymy. Zaczęliśmy cykl Tomato, a co będzie dalej, to sami nie wiemy. Tak. No a wam życzymy wesołych świąt. Żeby było miło, żeby nie było nerwowo, żeby nie oglądajcie wiadomości, oglądajcie filmy świąteczne. No, powiedziałeś to, jakbyś pracował w Hallmarku. Tak, albo w telewizji. A ja życzę wam zdrowia i zainteresowania filmami nieprzemijającego i do zobaczenia. Tak jest. Tymczasem pa.